Witam wszystkich z tej strony Bobo. To jest kolejny odcinek Akademii StarCrafta. Tym razem skupię się na TVT. Jest dziś ze mną Tybek. Tybek to jest gwiazda YouTube'a. Możecie go wygooglać sobie. Tybek Gaming. Albo znaleźć na Facebooku. W tym odcinku chciałem jakby pokazać, jak grać mecha, jak grać bio. I też mam jednego repa od widzów. To jest tak zwana scena amatorska, która w StarCraftie ma się bardzo słabo. Zresztą Destiny pisał ostatnio, że StarCraft umiera i tak dalej. No ja się z tym nie zgadzam. Nie uważam też, żeby Destiny był jakimś autorytetem. Szczególnie po tej akcji, jak wysłał zdjęcia swojej dziewczyny, czy no nie dziewczyny, tylko fanki, koledze, mówiąc, że ma super ciało, ale obrzydliwy ryj. Później ta dziewczyna wysłała też zdjęcia penisa Destiniego. Także no to nie jest żaden autorytet i nie uważam, żeby reakcja sceny była odpowiednia do poziomu tego gracza, czy tam. No i on nie wygrał chyba nigdy żadnego turnieju większego na pewno. Także no ale rozwiniemy trochę scenę amatorską i tak dalej. A Destiny sobie gra w tego LOLa. No to już abstrahując od głównego tematu. Okej, ja mam teraz 6 sekunda, 7, 8. Tak, widzimy, że już nasz widz, czyli Java, czy tam Java, nie wiem jak będziemy mówić, może Java. Java, okej. Okay. Strasznie długo mu zajęło rozesłanie SCV-ek, jakieś 4 sekundy to trwało. No tak, ja nie wiedziałem, czy gra się już zaczęła, czy... Także no już na początku nie. Mogę powiedzieć, że jest to... Generalnie w tym dodatku, który wychodzi, Heart of the Swarm, tam już jest tak fajnie zrobione, że jak się gra zaczyna, to SCV-ki czy cokolwiek idzie automatycznie do minerałów i to jest fajne. Mi się wydaje, nie ma czegoś takiego, że ładuje ci się mapa i czekasz już po prostu, nie wiesz kiedy ruszyć myszką, żeby złapać te robotnice i wysłać do minerałów, tak. Teraz powinien już supply być budowany. Nie wiem czemu nie jest. No. Także ogólnie jak zacząć w ogóle grać w StarCrafta? No, niestety no trzeba się nauczyć buildu. To jest konieczność. Nie można jakby zacząć freestyle'owo grać. Tak, w zasadzie w trzech rasach początek jest taki sam, jeżeli chodzi o zbudowanie supply'a i pierwszej budowli, która pozwala nam tworzyć jednostki, nie? Tak, no to trzeba obczaić na tym, na jakimś Team Liquid może, na jakichś innych stronach. Po prostu no wygooglajcie sobie build. No i jakby kopiujcie go, udoskonalajcie może, ale no jakby podstawy są zawsze takie same i... Ja osobiście jak zaczynałem, to była taka strona na Wikipedii, gdzie były wszystkie trzy rasy i były takie podstawowe buildy, dosłownie pod 4 buildy na rasę i one były świetnie rozpisane. Tak, wystarczyło dosłownie siąść 15 minut na swoją tą i obczaić, co on robi. To nie jest duży problem. Zdarza się. Ale no widzimy, że build jest też dziwny, no bo barak jest strasznie późno budowany. Myślałem, że to będzie Command Center, ale nie jest. To jest barak. Teraz no 400 minusów. Tak. Czyli szybka ekspansja. Tak. Zresztą, może powiedzmy od razu, że Java gra na Terana, na swojego ziomka byczego. I ten. No czyli TVT, no. Tak, no ale nie wiedzieć czemu nie skautuje, już powinien pójść scout. Znaczy generalnie żaden z obu zawodników nie skautuje w ogóle, także... Tak, nie wiedzą... Generalnie wydaje mi się, że w brązowej lidze jeszcze problem skautowania może nie jest taki ważny, ponieważ gracze no, są słabi, jeżeli chodzi o jakieś mikro, makro, to nawet jeżeli jakby prowadzą swój build tak jak chcą, jakoś go fajnie, to są w stanie wygrać nawet bez skauta, mi się wydaje, na tym poziomie. Tak. No też duży błąd teraz, nie ma orbitala. No, muły, jak wszyscy powinni wiedzieć, są imba, więc no, do mułów dążymy jak najszybciej i jeśli mamy barak, no to w każdym buildzie, co by to nie było, no to musimy robić orbital. Tak, dokładnie. I zaraz jak się orbital skończy, to zsyłacie miula na mincy. Tak, i na najbliższy kryształ jakiś. Dokładnie.
jak najbliżej CC. Tak jest, to jest tylko 150 minerałów. Wydaje mi się, że standardowo na 17 uda się gdzieś robi, orbitala 16. No zależy od buildu jakby, no w tym buildzie no to trudno powiedzieć, bo ten barak był jakoś bardzo późno i ciężko mi powiedzieć, ale jak najszybciej to możliwe się robi. Dobra, więc Java generalnie stawia 3 raksy i szybką w miarę ekspansję. Tak, to widzimy, że też ma dwa SCV-y stojące. Jak widzimy takie coś, to możemy wcisnąć Ctrl F1, o tym nie wszyscy wiedzą. I wtedy zaznaczają nam się wszystkie SCV-y, które są nieaktywne. Osobiście nie wiedziałem o tym. O, Naprawdę nie wiedziałem o tym. Wydawało mi się, że zawsze w jednym rogu chyba pojawiała się taka ikonka tych takich aha. nieaktywnych chyba jednostek. Jak się nią klikło, to ci je zaznaczało, ale teraz nie jestem pewien. No, to Ctrl F1 zaznaczamy wszystkie nieaktywne Update robotniki, a complete. F1 nie, tak pojedynczo. Czyli na przykład teraz jak klikniemy F1, to nam przeskakuje między dwoma SCV-ami, które stoją. Można też kliknąć na obrazek. Czy w sumie ja nie wiedziałem, teraz się dowiedziałem. No i Ale no F1, używałem klawiatury, bo jednak. generalnie chciałbym zauważyć, co jest dużym błędem wśród takich właśnie niskich lig, gdzie są budowane budynki, które po prostu nie są jakby aktywne, nie są używane. W tym wypadku na przykład mamy trzy raksy. Jest to po prostu marnowanie jakby minerałów, które na początku można na przykład wydać na faktory, jakieś upgrade i tak dalej, co nie? Gdzie na przykład no, trzy raksy stoją i po prostu na przykład dwa nie produkują totalnie nic. O, tu widzimy, że są jeszcze trzy raksy dobudowane. To jest jakby over, jakby nad potrzebne są te budynki, co nie? Tak. Tak, widzimy też, że w jednym gazie jest jeden SCV. No, dokładnie. Dlatego StarCraft Chyba też. strasznie, strasznie kara generalnie graczy za takie właśnie myślenie. Tak samo jeżeli chodzi o kolejkowanie jednostek w budynku, na przykład pięć jednostek naraz. To jest po prostu zamrażanie tych minerałów, które można by w tej chwili wydać na cokolwiek innego. Widzimy też, że w jednym orbitalu nie jest budowany SCV. To też jest błąd. No, na początku no, to skupiają się na SCV-ach i na supply'ach. Teraz supply Tak, lock. supply lock, tak. Jak mamy supply locka, to na takim poziomie jak brąz, masterze, no warto zrzucić jednak Tak. tego extra supply'a. Tu klikamy X domyślnie i zrzucamy na supply'a. Ja też chciałbym powiedzieć o tym, że często widziałem, że gracze się miotają, jeżeli chodzi o niewidzialne jednostki, na przykład jak wyskoczy im Dark Templar, czy co. Ja wiem, że mówimy o TVT w tej chwili, ale na przykład Banshee. Jeżeli macie sobie na przykład zgrupowane orbitale wszystkie pod jednym hotkeyem, w tym przypadku na przykład ma pod piątką Java, to dobrze jest mieć takie wyćwiczone ruch, że jeżeli jakakolwiek jednostka niewidzialna jest, klikać od razu 5, piątkę odpowiadającą za hotkey budynków i na przykład C, żeby szybko skan. Bo widziałem często, że po prostu ten niewidzialny Banshee zabijał, nie wiem, 6 darmowych SCV-ków, zanim ktoś w ogóle ogarnął, że trzeba kliknąć orbitala, kliknąć skaner i dopiero go rzucić. Dlatego to jest też, myślę, wydaje mi się ważne. Trzeba sobie jakiś taki automatyzm wyrobić. No wreszcie poszedł skan. Można powiedzieć lepiej późno niż wcale. Tak. No co widzi teraz Java? No widzi bunkier, zobaczył barak. Jest reaktor przy baraku, no więc może założyć, że przeciwnik gra bio. Jeśli jest reaktor przy baraku, no to w tej fazie gry to jest zawsze oznacza, że bio. Także w sumie nie taki zły ten scout. No wcale nie, ale szczerze powiedziawszy, to po brązie w tej lidze to ja to bym się nigdy nie spodziewał niczego po zobaczeniu jednego budynku. Bo można zobaczyć barak z reaktorem i nagle wyskoczą cztery tory, nie? No tak, I to jest normalne w tej lidze. często słyszę takie opinie, że w brązie to jest prawdziwa gra, bo Tam nigdy nic nie wiadomo. nie ma takich schematów. Tak. No, Java ma za mało SCV-ów Widzimy teraz, że są jakiś znowu misklik, ponieważ SCV-y się kotują w jednym miejscu przy bazie Jawy. Nie wiem, czy to widzisz u Tak, siebie. widzę. No i teraz Ctrl F1 powinno pójść do SCV-ów, no i zmieniamy. No to ja osobiście z lewej strony właśnie jest taka ikonka, to zawsze klikałem ją. Ale tak jak mówisz, F1 również zaznacza wszystkie. Ctrl F1, bo F1 Sorry, zaznaczył Ctrl F1. F1, tak. No widzimy, że tu Java jakiś taki atak przeprowadzony. To Tak. jest błąd, bo. Pamiętajcie też o tym, jeżeli chcecie ruszyć swoje jednostki gdzieś, na przykład na jakiś obszar, którego nie widzicie i w międzyczasie na przykład chcecie sobie coś zbudować, zawsze używajcie A kliknięcia, nie? Żeby się nie stało tak, że klikniecie prawym, wasze jednostki pójdą, zostaną po prostu zestrzelone. Jakakolwiek konfrontacja nastąpi na mapie, to wasze jednostki będą się ruszać, nie będą w ogóle atakować, tak? To Tak, też jest bardzo ważne. bardzo ważne. To jest tak zwany attack move, Tak. czyli no,
prostu jeśli jednostka nasza zobaczy jakiegoś wroga, to zaatakuje. Automatycznie najbliższą jednostkę, tak. To był bardzo fajny ruch, widzimy, że Java rzucił skana przed atakiem. To mi się bardzo podoba, to nawet najlepsi tyranie tego nie robią, ale to jest bardzo przydatne. Zobaczył sobie skana, zobaczył, że można atakować i nie atakuje. Tak. Niepotrzebnie podchodzi, tak daleko, bo widział tego tanka skana. Mhm. O, ładnie tutaj orbitala ciśnie. Tak, bardzo dobry ruch. W międzyczasie baraksy widzimy są pod hotkeyem, fajnie tutaj w międzyczasie tak, robi. Tak, nie ma nadwyżek, także spoko. To bardzo fajnie. No, liczba fabryk jest przerażająca, są aż 4 fabryki. Wystarczyłaby tak naprawdę jedna albo... Albo dwie, no i dwie. Na wszystkich jest tech lab i widzimy właśnie, że nic nie robią. To jest właśnie ten over taki jakby raid, czyli jakby za dużo robienia czegoś na dwie bazy. Zobaczcie, są dwie bazy. To wiemy, że na przykład tak Cyprosi to potem jak mają 3 czy 4 bazy, to mają tyle tych, wydaje mi się, tych fabryk i tak dalej. Ale bo ich stać, że income z danej bazy no nie przekroczy pewnej wartości po prostu i nie ma sensu budować więcej budynków niż jest to potrzebne. Tak. SCV-y nadal są tym razem w jakiejś grupie atakującej. To jest dziwne dość. No jest jeden czołg. Z czterech fabryk jest jeden czołg i nie ma sieża. No, widzimy, że upy nie są też robione. Tak. No to się zdarza. O, teraz zaczęły się właśnie. Aj, nie dobił tego Medivaca tutaj. Tutaj fajny ruch. Zobaczył dzięki Watchtowerce, że jest taka mała armia do zabicia. No i... Co ładnie. No, co powinien Java robić? No, na pewno powinien Medivaki robić. Nawet przed tankami. Bo jednak grając Bio, no chcemy mieć Medivaki. A jeżeli chodzi o minsy, to wydaje mi się, że mógłby spokojnie próbować stawiać następną bazę. Tak, tak. No, widzimy też, że nie ma wystarczająco SCV-ów. Teraz był trochę zły engage, moim zdaniem. Tak, no. No, i generalnie te 3 czołgi były za darmo oddane tam. Tak, no coś fatalne. Jeżeli widzicie, że no, nie jesteście w stanie wygrać danej walki, to zawsze lepiej się cofnąć i jak najszybciej dorabiać jednostki i tak dalej. 3 starporty? Czy ty to widzisz? Coś szalonego. Generalnie jak dostaniecie po dupie, to nie najlepszym pomysłem jest dobudowywać 3 starporty. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, lepiej zrobić tanki. Jakieś 2 bunkry może. Przy campus i... No teraz jest robione 3 tanki. Znaczy, no, jeśli chodzi o te budynki produkcyjne, to lepiej mieć ich za dużo niż za mało, ale... Ale nie na dwóch bazach, no tu jest ich naprawdę za dużo. Tak, ale nie można też przesadzać. Ja bym to mniej więcej widział tak, że zakładając, że byłoby SCV tyle ile trzeba, czyli 16 przy każdym orbitalu, to powiedzmy 6 raksów mogłoby być, 2 fabryki i 1 starport z reaktorem. Tak, i medivaki pompować. Tak, i upy robić. No i to było już wystarczająco. Może nawet za dużo trochę. Dokładnie. Tak jak mówisz, no i apy. Widzimy 1-1 na Marincach. Ale nie ma armory. Żeby 2-2 zacząć, to... Tak, trzeba mieć armory. Tak, dokładnie. No i, jeśli chcemy idealnie stymingować, to mniej więcej w połowie upgrade'u jednego i drugiego trzeba zacząć budować armory. Wtedy armory się kończy i kończą się też. To jest bardzo ważna informacja, tak. Tak, no już tak mam trochę poziomie jakby wyższym. Bo... Na przykład ja tego nie wiedziałem. Ale ja też nie gram tyranem generalnie. No właśnie, no ale w połowie upgrade'u, jak widzimy pasek, to... Tak. Stawiam. Co tu jeszcze widzimy? No... Widzimy, że zrzucił 5 muli, chyba moc 4, i teraz idzie atak z lewej strony. Tak. Ładnie tutaj sobie chodzi. Oj, trochę fatalnie podchodzi pod te czołgi, wydaje mi się. Ma tu jeden czołg na siege'u, myślę, wydaje się, że jakby się cofnął i poczekał, żeby jednostki przeciwnika na tego siege tanka wchodziły, to był lepszy pomysł. O, fabryka no, jest nie do odratowania za bardzo, można by ewentualnie podrzucić ją do góry i gdzieś przenieść. No tak, no to jest... Widzimy też, że są 2 tanki w bazie jakby. O, teraz je rusza, trochę w fatalnym momencie próbuje ruszyć te tanki na siege'u.
Nie wiem, czy powtórka u ciebie jest na równym czasie co moja. No właśnie nie. A, okej. Okay. Także słabo. Ale to nie jest problem. Oj, oj. Ja może nawet ja nie skomentuję tego teraz. No, czy... Ojej. No mów, co się tam dzieje u ciebie. To jest fatalny ruch. No jest fatalny. Ja może powiem, co powinien zrobić w takiej sytuacji. No. Bo to, co zrobił, no to jest tragiczne. Na pewno powinien sobie z Java jakby wizję zagwarantować, bo tank ma większy zasięg niż wizję. Mhm. I powinien jednego medivaca ułożyć mniej więcej tam, gdzie są te drzewka. Mhm. Na mapie. I rozstawić tanki, wszystkie, które ma, tak żeby zminimalizować straty, a żeby to bio nie mogło wyjść sobie. I wtedy właściwie ten atak nie mógłby wiele więcej zrobić. No, a takie poświęcenie całej armii, no to jest, no, okropne. Dokładnie, trochę. Trochę nieciekawie. Dobra, bo powiedz mi szybko, którą masz minutę i sekundę? 20 minutę i 15 sekundę. No, to ja chwilę otrzymam na pauzie, żebyś mnie dogonił. Nie wiem czemu, aż mamy taki rozstrzał. Masz za szybki procesor. Może. To na pewno temu. Widzimy, że nagle Java zaczął produkcję medivaców, ale no teraz znowu już przesadza. Kurde, kliknąłem coś. Teraz mam 20 minutę. Równą 20? 20-10. No okej, okay. Tak będziesz miał 50, to mi powiedz. Zestartowałem sobie repa. No, no. Jeśli już robimy te medivaki, no to wcześniej, a nie jak nie mamy armii, no. Dokładnie. To co, może następnego repa pokażemy, bo tutaj nie wiem, zbyt wiele do pokazywania chyba nie ma. Jest sporo błędów póki co, nad którymi trzeba popracować mimo wszystko właśnie. Ten za dużo tych budynków. Co by tu jeszcze można powiedzieć? No generalnie miskliki dość sporo. To wszystko każe potem w late game szczególnie. Tak, no i generalnie sam engage. Tak. Tak, na początek no to trzeba poszukać jakiegoś builda gotowego i jakby spróbować go skopiować. I też jak szukacie tych buildów, to takie po prostu standardowe na maksa, nie jakieś po prostu ej, mam zajebisty tak. Build, po prostu taki wyczesany, że coś tam, tak, bo ja mogę... takiego buildu nie uda wam się za bardzo, mi ja się mogę daje. Polecić 3 Raxa na początek, to jest build, który praktycznie do platyny to można wygrać na każdą rasę tym buildem i no, polecam 3 Raxa na początek. Jeżeli chodzi o teranów, to się zgadzam. No, jak no ktoś mówił, że marinci są jak miłość, nie możesz jej skontrować, tak? Tak. No i SCV-y, supply'e i tak dalej. Dobra, to co, może następna repa? Przejdź do poprawy. Dobra, no to wyjdziemy. Kończymy. Okej. Okay. Okej, okay, teraz druga gra, już taka, powiedzmy, profesjonalna. No. W lewym dolnym rogu jest Bratok, rosyjski teran, który wygląda tak dość, jakby słońca niedawno nie widział. Możecie sobie go obczaić na Google Images, ale no. Czyli standardowy StarCraftowy streamer. Tak, tak. No, który nie ma okna w pokoju. Tak, no dość blada cera. Tak, światło dziennie widzi tylko na święta, jak musi jechać do rodziny. Tak, no a naprzeciwko Aures, no mniej znany gracz z Francji, chyba bez większych osiągnięć. Ale tak czy siak jest to taka masterowa... Tak, no, albo nawet grandmasterowa, no nie wiem jak Aures, no Bratok na pewno. Bratok to jest taki mistrz ladera. Mistrz ladera, tak. Nie taki jak Kaz może. Właśnie, bo Kaz mi się wydawał, że był właśnie takim... Kaz to jest number one. No. Zdecydowanie. Jak on ma tyle gier rozegranych, ktoś mi to ostatnio opowiadał, bo Kamilek. Ile on tam ma gier? Ileś tysięcy już, nie? Tak, no on lubi StarCrafta na pewno, nie nudzi mu się. No. Nie narzeka na tak jak Destiny. No widzimy, obaj gracze zaczynają od gazu. Aures jest trochę do przodu. Tak, mówisz,
Wspominałeś tam kiedyś, że to jest tak Korean style, tak? Tak, no w Korei generalnie dąży się do tego, żeby zadać obrażenia jakieś na początku. Jakoś bansz, czy tam dropem helionów, a u nas w Europie... Musi być presja, po prostu presja. Tak, u nas w Europie raczej się otwiera ekonomicznie, ja szczególnie na laderze, będąc w masterze. Go wódka and easy win. Okej. No bratek wygląda na takiego, co lubi wódkę. Jak jest z Rosji, to nie wątpię. Tak. A widzimy, że skautuje z Civicem. W ogóle jest inny, jakby to powiedzieć, widać ten przeskok, nie? Co nie, co pomiędzy tą repą a zeszłą. Tak. Mamy tutaj scout, mamy wszystko w czasie, nie mamy supply locków. Tak, wszystko jest takie jakby no od no standardowe, no. Tak, i płynne. No, można na przykład sobie skopiować ten build któryś. No i grać, no bo jednak w poprzedniej grze było widać, że jest problem z takimi podstawami. A to nie jest trudne, jeżeli chcecie skopiować sobie taki build, wystarczy, że bierzecie, piszecie sobie na kartce i liczbę odpowiedzialną za fooda, w którym foodzie na przykład buduje dany budynek i na przykład zakładacie sobie takie coś, że non-stop robicie CV-ki, ale nie kolejkujecie ich, tylko sobie robicie po jednym i wtedy to fajnie można sobie tak egzekwować te buildy. Tak, no Stefano opowiadał, jak się uczył grać, to on mówił, że on się skupiał jakby na jednej rzeczy, na przykład w jednej grze skupiał się na produkcji dronów non-stop, w drugiej grze na produkcji overlordów, żeby nie mieć supply locków. W trzeciej grze, powiedzmy, nad creep spreadem pracował. I jakby każdą grę poświęcał jednej rzeczy. I w pewnym momencie to łączył wszystko w jakąś całość, że robił drony, robił overlordy. Tak, dokładnie. No, StarCraft jest taką grą, że tu jest masa aspektów, nad którymi trzeba pracować. Tak, nie da się tego po prostu tak zmasterować w jednym tym. Jeżeli jeden gracz jest lepszy w czymś, to na bank jest słabszy w czymś innym. Znaczy, no w przypadku Stefano to trudno powiedzieć, bo jednak Stefano jest koksem, ale... No tak. Ale no, takie rzeczy jak produkcja SCV-ów ciągła, ja ciągle powtarzam, ale wiem, że to jest trochę nudne może, ale to jest naprawdę najważniejsza rzecz w StarCraftie. No, teraz Brotok pokazuje właśnie na ekranie, że nie robię SCV-ów. No. Nie dość. No, warto wcześniej wspomnieć o tym, że Bratok próbował wejść tam Reaperem od góry, a Aures elegancko tam jakby wyczuł co będzie grać przeciwnik i ustawił sobie tam dwa Mariny. Tak, no generalnie grając na Reapera, no to możemy ustawić tutaj Marina. Więc tak zwany ten rush Bratoka w ogóle mu nie wyszedł i... Sorry, że ci tam tak wcinam, ale no, generalnie zbierają się już tutaj jakby mocna kontra, nie? Spowodowana właśnie tym odbitym Reaperem, nie? Tak, jeśli wybronimy tak Reapera właśnie bez strat, to warto spróbować jakiejś takiej presji na początku, takiej nawet szalonej, nietypowej, bo po Reaperze no, naprawdę mało się ma. Mhm. Szczególnie jeśli idziemy tak jak Bratok, jakiegoś techa. Czy tam... No, trudno nazwać to dużym techem, no. Fabryka i Starport. Strasznie mi się podoba podczas tego ataku, który tutaj zaraz będzie, że... Albo już jest, że Banshee jest jakby wplatane w te jednostki. Tak, no Banshee ma naprawdę duży DPS i warto ją brać. Szczególnie jeżeli, o nie, tu niestety Banshee ginie przez Wikinga, który w idealnym momencie po prostu wypadł. Tak, tutaj dołączył do walki. Mimo wszystko mamy 5 SCV-ów i Heliona. Ale Bratok, tutaj Bratok dobrze zrobił, że wylądował tym Helionem. Helion naprawdę świetnie sobie radzi z marinami i helionami. Znaczy, Viking właśnie. Tak, przyjęciłem się. No i właściwie no, niby Aures przełamał jakby front, ale... No nie udało mu się, ale zauważ, że jeżeli nie byłoby tego Wikinga i ten Banshee by przetrwał, to myślę, że no, ta wymiana nie byłaby taka pozytywna. Tak, byłoby o wiele gorzej. No, tutaj już widzimy, że Aures gra fabrykę. Mhm. Może trochę uprzedzę fakty. Bratok będzie grał bio, także to wybór repa jest nieprzypadkowy. Tak, ponieważ Bobo wybrał te repy, żeby właśnie tak, tutaj... Żeby pokazać różnicę między mechem, pokazać jak się gra, jak grać mecha i jak grać bio. Z tego co wiem, ty częściej grasz tego, ja, mecha, ja nie? Ja gram mecha częściej, no ale wiem też jak grać bio, no bo jak przegrywam, no to... wiem na co rozumiem. Przegrywam. Mamy tutaj wymianę Helionów z
stara się migrować. Czyli jeżeli się chce grać mecha w TVT, ważny jest research Blue Flame'ów dla Helionów. Tak, i generalnie... tak. Tak, znaczy no jest konieczne. Znaczy, mhm. znaczy tak robić wcześniej to niekoniecznie, bo nieraz wolimy jednak zrobić Siege'a. Wcześniej. Można by jeszcze powiedzieć dla tych widzów, którzy nie są ogarnięci, co to jest bio i co to jest mech w ogóle, jak wygląda mieszanka w armii dla mecha i dla bio. Tak, no bio to jest Marine, Marauder, Medivac, tam czy tanki jeszcze pojedyncze, powiedzmy z jednej czy dwóch fabryk. I ważne jest, że musi być w tym steampack i coś tam, no. Szelsy i jeszcze tak. Tarcze. No, teraz widzimy, Aures dropuje heliony. Mhm. To jest bardzo ważne, gra z mechem na bio. Generalnie jeśli gramy mecha, czyli wikingi, heliony i tanki, bardzo ważne jest zadawanie obrażeń właśnie w linii minerałów przeciwnika. Tak, i jeszcze dla naszych ziomków z brązowych lig, jeżeli na przykład machacie ręką na steampack, on jest naprawdę bardzo ważny, jeżeli gracie bio, bo często widziałem ludzi, którzy robili masę marinów, powiedzmy maruderów, ale nie robili tego steampacki, bo mówili, bo wcisnę steampack, coś tam życie mi odbiera, takie pierdoły. To jest bardzo ważna rzecz dla tak. bio. Steampack trzeba robić zdecydowanie. Nie zostawiajcie go sobie na później, bo też takich widziałem ludzi, co pierwszy robili sobie, na przykład masowali sporo armię, dopiero potem robili steampack. Starajcie się go tak w odpowiednim momencie zacząć tak, researchować. No tu widzimy, że bratok od razu zaczął robić steampack. Steampack strasznie długo się robi i... Tak. I to jest... Nie odkładajcie go na później. Tak, ja może trochę takiego teorii craftu zapodam, chociaż nie lubię tego. Mm-hmm. bardzo robić, ale co, może powiem, jak grać mecha. No to wspomniałem już o tym, że trzeba niszczyć SCV-y zbierające misy, to jest bardzo tak, ważne, dropami. Dropować albo wjeżdżać i tak dalej. I też bardzo ważne jest grając mecha jakby kontrola powietrzna, czyli mm-hmm. musimy robić wikingi. Przede wszystkim dobrze jest zabijać medivaki. A po drugie, też wtedy jakby no, gramy kompozycję, która strzela tylko do jednostek naziemnych, czyli tanki, heliony. Jeśli nie mielibyśmy wikingów i w pewnym momencie wypadłoby nam 3 Banshee, no to byłoby słabo, a mając te wikingi jakby zabezpieczamy się. Tak, obudzilibyśmy się po prostu z ręką w nocniku, dlatego trzeba mieć wikingi i tak dalej. I trzeba kontrolować ich ilość, także żeby tak, potem się nie okazało, że będziemy mieć ich za mało. Tak, robić mniej więcej na cały czas. Tu widzimy, że Bratok stracił armię na środku. No to się wydaje, może się wydawać z pozoru słabe dość, ale grając bio właśnie dążymy do jak najczęstszych wymian armii. Chcemy jakby wymieniać małą ilość bio na małą ilość tanków, albo powiedzmy helionów. Bo się to wtedy opłaca. Tak, no szczególnie chcemy zabijać tanki. Bo jednak bio jest o wiele szybciej odbudować. Poza tym ten... Jest tańsze, tak? Jest tańsze i no, krócej się robi. Dlatego musimy po prostu non-stop dostawy jednostek, cyk, cyk, cyk i niszczyć czołgi, tak? Tak, tak. No, to już wspomniałem, jeśli grając bio, no dążymy do jak najczęstszych wymian. Poza tym staramy się jakby dzielić armię, jeśli mamy co dzielić. powiedzmy no. Dzielić znaczy, chodzi ci o to, że na przykład nie wysyłamy całej armii, tylko część, czy... Nie, chodzi o to, żeby na przykład robić dropy w jedno miejsce. Że część armii bije się na środku, część jest dropowana tak, medivakiem. Tak, żeby ten mech musiał, bo mech jest bardzo mało mobilny. I grając mecha chcemy po prostu mieć spokój. Czyli no, chcemy zbierać kupę tanków. Aha, i potem wyjść GG. A jeśli mamy terana, który gra bio i właśnie flankuje, czy powiedzmy atakuje z różnych stron i tak dalej, to jest to uciążliwe. No widzimy teraz na przykład Bratok miał w fajnym miejscu armię. Tak, i fajnie czołgi rozłożył. Tak, i teraz fajnie zesplitował mariny No elegancko. No i ta wymiana jest dla niego strasznie dobra, bo... W międzyczasie zauważ, że te trzy... Non-stop krąży tutaj po mapie taka armia, mieszanka Raven plus 2 wikingi. Tak, i zabija. I ona jest wykorzystywana nie dość, że do wyłapywania tych dropów medivaków, to także do jakiegoś harasu tam z tyłu. Tak, fajnie to robi Bratok, ale to nie jest konieczne, wymaga trochę więcej APM.
Ale co jeszcze chcemy zrobić grając w Bio? Na pewno chcemy mieć jedną bazę więcej. Widzimy, że Bratok już stawia trzecią bazę. I chcemy robić upy non-stop z dwóch eBayów. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale teraz Bratok robi z jednego eBaya upy. No to jest błąd raczej. Grając Bio chcemy Tak, robić. z jednego. Dopiero plus jeden. Dość późno, wydaje mi się, że się chce grać bio. I Też. dbamy o to, żeby były te upy robione non-stop, czyli to, o Ale czym powiedz wspominałem. mi, Bobo, jeszcze, czy to jest taki standardowe bio, czy to jest po prostu trochę takie w związku z daną sytuacją? Ponieważ no, Znaczy się, są jakieś czołgi ze siedżem wymieszane w to bio. no tak, no tanki robimy grając nawet bio, tylko no powiedzmy z jednej fabryki, czy tam z dwóch. Też ze siedżem Tak, normalnie. tak. No, ta wymiana też może się wydawać niekorzystna, ale tak jak wspomniałem, no takie wymiany są dobre dla gracza Bio, bo on jakby wie, że w każdej chwili może odbudować armię. No a jeśli chodzi o Aurasa, no to wszystko go opóźnia. No ale wśród grania mecha, jeżeli gramy sporo Helionów, to one są mimo wszystko mobilną jednostką. Tak, tylko że no one nie są w stanie maruderów powstrzymać. Także jeśli Czyli tak czy siak muszą mieć babysitting, czyli muszą być no, wmieszane w armię, same za bardzo tam nie poszaleją. Tak, no to też, że jeśli gramy na mecha Bio, no to budujemy większość maruderów. No przy okazji może powiem, nie To wspomniałem. widać, to widać tą Widać, przewagę Marderu właśnie. że Bratok skupia się głównie na tym. Nawet SCV-ki jakieś tu biegają z autorepairem, o którym wspominaliśmy gdzieś tam chyba w jakimś Tak. repie, że trzeba kliknąć sobie fajnie prawym daną ikonkę i wtedy one automatycznie naprawiają najbliższe jednostki. Tak, to jest przydatne. No tylko też z tymi maruderami to nie przesadzajmy, żeby były jakieś riny, bo nieraz jest tak, że wyskoczy jedno Banshee i No. po prostu musimy całą armię cofać, Nie wiem, więc czy widzisz tu tą waleczną SCV-kę, która goni drugą i ją napierdziela. no Przez pół mapy. O, jest frag na SCV. tu Jedyny. Aures fajnie złapał Bratoka na górze. No ale Bratok właśnie dobrze to robi, że nie zostawia jakby gracza grającego mecha samego sobie, że zrobi tą kupę tanków i tylko jakoś go tam powiedzmy męczy, cały czas Aures musi poruszać te tanki i tak dalej. Nie może sobie spokojnie kampić. No i o to Rozumiem. chodzi właściwie. Po prostu nie pozwólmy. Trzeba być wszędzie. Tak, trzeba być wszędzie. Nie pozwólmy Terranowi grającemu mecha kampić, bo no wyjdzie po prostu armią, która Nie wystiżowana, skontrujecie je. tak, wystiżowana niszczy wszystko. Tutaj nie wiem, czy ten drobiazg dobry czy zły. No raczej no nie jest to dobry pomysł. Nie wiem, próbował tak trochę, mi się to tak kojarzy z Overlordami, które tak zrzucają banelingi na armię Terrana. Tak, no to akurat słabo wyszło, chociaż może zamysł był lepszy. Może chciał jakby zaatakować i jednocześnie zdropować. Możliwe. No, nie udało się. Ale co ciekawe, jakby mam wrażenie, że Bratok ponosi dużo większe straty we wszystkich wymianach, jakie są, Tak. ale jeżeli popatrzymy na Fuda, on ciągle jest do przodu o przynajmniej 30-20 Tak, Fuda. bo właśnie ma przewagę expa i wie, że może sobie pozwolić na takie Na wymiany. straty, tak jest, na Tak, właśnie. ciągłą presję na Tak, przeciwniku. po prostu ciągle wymienia, nawet nieefektywnie, ale wie, że tak po prostu trzeba grać. Trzeba grać na mecha. No teraz też to jest ważne, jeśli nie mamy przewagi w powietrzu, czyli Wikingów. Wikingów, to super jest właśnie zostawić tanki przy watchtowerce, bo wtedy ta przewaga Wikingów praktycznie nic nie daje. Rozumiem. Jeżeli to jest aspekt wizji. Tak, no to nawet też. Czyli generalnie wykorzystanie danej dobrej mapy, że jest Xel'Naga, Watchtowerka przyjęta przez nas, to jest Tak. też spory aspekt. I zobaczcie, wszystkie walki przegrywał Bratok i w tej chwili no, ma podwojony fut. Ma prawie dwa razy więcej ma. Tak. No i teraz już ma dwa eBaye. No w tej chwili Tak, powinien i mieć już upy stale wyższe. traci te jednostki, ale ścisnął tą trzecią bazę. Tak, no powinien mieć lepsze upy niż 1-1 w tej chwili. No ale no teraz przynajmniej robi z dwóch. Tak, ale ja myślę, że już on jest pewny dość siebie, ponieważ robi aż dwie bazy dodatkowe, nie wiem, czy widzisz. Tak, no tak trzeba robić. Non-stop budować bazy jakby. Też niezłym pomysłem, to się rzadko się wykorzystuje, jest budowanie baraków w jakimś innym miejscu. Bo nieraz mamy base trade'a i po prostu Żeby mieć baraki bezpieczne gdzieś. tak, w innym miejscu, no bo
Nie ma A się Space Strike. jak jest jeszcze, mi powiedz, Orbital Command, czy same orbitale, czy jakieś Planetary Fortress, czy coś w tym stylu, jest jakby rozważane w ogóle, czy w ogóle? Nie, Czy nie? raczej orbitale, bo no, na tanki i tak PF się nie przyda. Na heliony musimy jakoś kontrolować. Czyli mimo wszystko nie buduje Orbitale, się. orbitale raczej. Nie polecam robić Okej. PF-ów. Okay. Zobacz tu górną bazę, jak ją sobie zabezpieczył tymi misilami. Tak, no świetnie gra teraz Bratok. Widzimy jak. No tak powinno się grać właśnie. W tym momencie, no to już jest. No gra rozstrzygnięta. Teraz Aures jedyne co mógłby zrobić, to no kampić i budować becety. To jest taki plan B zawsze. Aha, jeżeli gramy mechem i Tak. jesteśmy w dupie. Tak, no to kampimy i. No ale tu Bratok widzimy, że nie daje kampić, tylko Ale jest. zobacz, tu stały dosłownie dwa czołgi na tej Watchtower, co i tak jak wspominałeś, wykorzystywały ten fakt, że mają zasięg. I nawet mimo, że stracił te dwa czołgi, to myślę, że tam dość wyrównane były straty. Nie wiem, Tak. czy dwa czołgi tam nie pochłoną. Na pewno jeden, ale czy dwa, to nie widziałem. Tak uciążliwy był. Były na pewno. Teraz już takiego trochę Olina, myślę, próbuję robić Aures. Próbuję wejść trade'a, ale to nie wyjdzie, bo nawet jeśli Bratok straci wszystko, no to zaraz w momencie odbuduje i. No, także tak musimy grać, no. Non-stop presja, dążenie do wymian armii, nawet niekorzystnych, chociaż. Tak, czyli strata, strata, win. Tak, mogą być niekorzystne, ale nie za bardzo, nie? Żeby się nie Muszą być okazało, że. przemyślane przede wszystkim te straty, jeżeli się już decydujecie na jakieś, nie wiem, oflankowanie, gdzie wyskoczenie, jakiś haras z boku, drop, z dołu, z Tak, góry. no i jakieś takie atakowanie w dwóch różnych miejscach i tak dalej. Dobra, dziękujemy za taką Dzięki. grę. Zaraz trzecia. Dobra, teraz trzecia gra. To jest gra z Asus ROG. Znowu TVT. Tak, znowu TT. Jest Torzain i Lucifron, czyli można powiedzieć dwóch najlepszych teran obecnie w Europie. Czyli No, tak jak wspominałeś oczywiście za wcześniej, Tarsonem. no wiadomo, Tarson jest Wiadomo. naszym generalnie numerem jeden. Także Tak drugi i jak wspominałeś trzeci teren. wcześniej, będą grać Eko? Wspominałeś, że europejscy terani grają Eko. Znaczy najczęściej, chociaż akurat w tej grze nie, ale to nie będę uprzedzał faktów. Okej. Generalnie na laderze i nawet w masterze gra się zawsze eko. Ale w przypadku tej repy chciałbyś znowu zauważyć mech kontra bio, tak dalej, czy jakiś inny w ogóle temat To będziemy tak, no ale tu poruszać? przy okazji jeszcze będzie drugi temat. To zresztą można już się domyślić, widząc tego SCV-a Torzeina. No Torzain, jak pewnie część z was się domyśla, nie grał Proxima Rudera. To jest build, który polscy teranie kontrują fatalnie, to mogę powiedzieć, bo ja często to gram i wygrywam dosłownie każdą grę. I Proxima Ruder. tak i później trochę się chce śmiać, jak czytam na Netwarsie, że każdy polski teran ma 80% win ratio na teranów, tylko z zergami ma problem i z procesami wyjściowa. Rozumiem. No, to jest tak nawiasem mówiąc. Osobiście gram Tosem, to jeszcze nie widziałem chyba, żeby grali literalnie na No, mnie coś takiego. na Tosa to jest gorszy build, ale na Terana jest bardzo dobry. Także polecam wam to grać. Szczerze nie wiem, czy go widziałem kiedyś na oczy, dlatego trzeba będzie się przyglądać. Tak, no, rozpoczynamy go tak samo. Budujemy supplya, a po prostu barak. Robimy Jest też. najpierw barak czy gaz? Nie, najpierw jest supply, później barak i gaz. Zupełnie normalny build. Zauważcie, że barak Torzeina jest nawet szybciej od baraku Lucifrona. Co Żeby jest. nawet zauważyć, że ten barak jest jakoś tak niechlujnie postawiony. Jest tak po prostu, no. Nie wiem, wydawałoby mi się, że jak idzie skautować Lucifron, to bez problemu idzie, zauważy tego baraka. Nie, ja myślę, że Torzeń tutaj po prostu postawił tak, żeby Lucifron nie znalazł. To nie. Jeśli gra się turniejowo, to nie. Taka pozycja nie jest Ale przypadkowa. zauważ, jeżeli klikniemy na wizję Lucifrona, to tak na styk jest dosłownie ten barak postawiony. Tak, na styk, ale myślę, że Torzeń to obczaił i on wiedział dobrze, że jeśli Lucifron wyśle normalnie z CV, to tego nie zobaczy. No teraz. Ale Lucifron główkuje, bo nie widzi baraka w środku, Tak, nie? i teraz powinien. Akurat pechowo, bo stawia reaktor przy baraku no, automatycznie, czy od razu. Także nie ma żadnego marina. W tej chwili. Normalnie powinien mieć mariny i powinien od razu wysłać jednego marina i kilka SCV-ów na Marudera. Aha, rozumiem.
Tak, No tutaj widzimy dwa marudery, no i generalnie no sobie tutaj hasają bez problemu. Tak, psują dużo. Tak, jest Helion, który strzela w... Nie wiem, wszyscy strzelają w bunkier, mam wrażenie. Tak, no ten bunkier też fajnie postawił Thorzyn, bo ma wizję dzięki temu na high ground. No generalnie, jeśli gramy na coś takiego, to właśnie musimy wziąć te SCV-y, tak jak teraz robi to Lucifron, i po prostu pozbyć się tego. I najlepiej postawić bunkier na low groundzie, o tutaj. No tu akurat Lucifron ponosi dużo straty, bo... No, ale widzimy, że w jest prawie zabija te trzy marudery, no po prostu na styk. Tak, ale udaje się jednego zabić. Super mikruje tutaj Thorzyn, naprawdę. Niesamowicie, mega. No naprawdę. To jest jedna z lepszych kontroli, jakie widziałem w ogóle. Boże. On na każdym maruderze ma przynajmniej ze 2 kile gdzieś, tak. To jest naprawdę masa. Tak, zobaczcie, no. Dalej nie traci tych trzech maruderów. Tych dwóch tutaj w zasadzie. No jest koksem, ale no grając na zwykłego terana na maruderze, no to by tak nie mikrował. I jeśli wzięlibyśmy te SCV-y od razu i mariny, to byłoby lepiej. No, teoria jest taka, że chcemy, grając na to, na Proxy Marudery, chcemy postawić bunkier tutaj, na low groundzie. I wtedy te marudery no, nie mogą wiele zrobić. Ale zauważ, że Thorzyn teraz nie stopuje po tym w zasadzie udanym rushu, czy jak to możemy nazwać, i buduje Reapera, który będzie elegancko się wpasowywał w tą strategię i wskakiwał tutaj na cliff. I będzie wizja u góry, tak? Tak, zapewne chce wyskautować, co robi Lucifron tym sposobem. No ale generalnie wraca tymi maruderami i stawia ekspansję, także... Myślałem, że osobiście myślałem, że zagra właśnie w ten sposób tym Reaperem, że jakoś tu będzie nim próbował wskakiwać z boku, jakąś wizję tworzyć. Nie, zapewne chce wyskautować, co gra przeciwnik. Tak. No, widzi Starport. Tak, no widzi Starport, więc... W zasadzie widzi wszystko. No, więc udany scout, no ale generalnie też można tym barakiem lecieć, skautować. Także... No, leci nim na trzecią bazę. To też jest... Znowu wstaje. To też jest kolejna przewaga tego builda, no bo jeśli nawet nie wyjdzie, czy tam się skończy ta agresja, no to lecimy barakiem i możemy wyskautować wszystko, co gra przeciwnik. Tymczasem widzimy, że jest medivac, tak? Jakiś drop, czy coś? Medivac Lucifrona, tak. No. No. Próbuję jakby odpowiedzieć, ale no tu są te marudery, są heliony, także raczej to nie wyjdzie za dobrze. I mamy wikinga. Czyli tak podobnie jak w poprzedniej rundzie, czy w poprzedniej repie, jest Viking, czyli to co mówiłeś, TVT, że musi być ta kontrola powietrza, jeżeli chcemy grać mecha, jeżeli chcemy grać bio, to w zasadzie też te Vikingi są robione. Znaczy, no grając bio niekoniecznie, jednak. No tak, ale jeżeli chodzi o wczesną grę, jeżeli mamy marudery, a nie mamy marinesów, to w ogóle to jest... Thorzyn nie gra takiego chyba standardowego jakiegoś biomech. Tak, no Thorzyn... Zresztą to nie wiem, czy to nie jest turniej, który wygrał Thorzyn. Nie wiem, czy pamiętasz. Chyba ostatni jakiś Thorzyn na pewno wygrał, tylko nie pamiętam jaki. Aż tak nie śledzę ostatnimi czasy zwycięstw na niektórych turniejach, ale generalnie no to, co chciałem powiedzieć, że nie jest takie standardowe zagranie bio czy coś. Mamy heliony, mamy marudery i w związku z tym musiał być coś, co kontruje R, czyli mamy wikinga, tak? No tak, no bo właśnie no, teoria teorią, ale każda gra jest inna i... Tak, trzeba być generalnie takim no, miękkim. Flexible. Flexible, tak. I dopasowywać się do stylu gry przeciwnika. A to szczególnie widać na turniejach, to jest ta różnica, jeżeli chodzi o turnieje i ladder, gdzie na ladderach ciśniemy naszą strategię po prostu tak jakby no, na maksa i kroczek po kroczku, a turniej, gdzie każdy z graczy, w zasadzie większość graczy, którzy wygrywają turnieje, to grają coś takiego po prostu wow, takiego nieprzewidywalnego i tak dalej. No najczęściej, chociaż to wyłączyłbym zergów z tego. Zergowie raczej wygrywają turnieje, grając po prostu... Mi się strasznie podobało kiedyś grę, jak grał MC na jakiegoś terana i zagrał mu kariery w turnieju i go pokonał tym buildem, także teran po prostu był popłakany, bo no, zobaczyć kariery w ogóle w jakiejś grze to jest rzadkość ostatnimi czasu, przynajmniej na tych poziomach wyższych. Bo jak wszyscy wiedzą, kariery to jest taka jednostka, no... Łatwo jakaś... umiera od wikingów. No i generalnie taka świąteczna, ja bym ją nazywał, no. Ona rzadko jest, ale jak już jest, to są jaja, jest miło i przyjemnie. No tutaj też widzimy nietypowa presja Thorzyna.
Specyficzna dość. Co więcej, udana presja. Zobacz, tak. Trzy Heliony jeszcze żyją i wpadają w linię minerałów. Tak. Osobiście ja bym tą grę uznał już za wygraną. Przez Torzeina. No tak, jednak dużo zadał obrażeń. Niesamowicie dobra presja na początku. Udany ten proxy Maruder, tak jak wspominaliśmy. Tutaj udane teraz wejście, ta winda tak zwana, jak to nazywają chyba zagraniczni ci kasterzy, elevator, tak? Tak, elevator drop. No, no i jeszcze, no w sumie tak, w sumie już jest zabitych 14 SCV, także przynajmniej, dużo. U mnie przynajmniej Lucifrom jest w zasadzie supply bloknięty przy okazji, to też boli. Tak, no świetnie gra po prostu Torzeń tutaj, no ta presja z Proxy Maruderem. Generalnie ten atak teraz pozwoli mu trzecią bazę postawić bez problemu. No tu też Torzeń gra nietypowo dość, bo grając mecha nieraz chcemy robić presję na dwóch bazach. Mhm. Albo, no, albo możemy też grać ekonomicznie. No tutaj Torzeń myślę, że mógł zagrać wszystko. No tak. To był taką przewagę. Teraz widzimy nawet Wikingi atakują. Mhm. To już szalony pomysł. Może no niekoniecznie tak. Polecam to robić, ale... Zawsze tam jednego, dwa SCV możemy zabić. Zresztą nie, widzimy, że niezbyt był przekonany do tego Torzeń, bo uciekł zaraz. No tak, no dość tak defensywnie. Tak, no bo jeśli Lucifron rzuciłby, zagrałby Steve'a na Marinach, to te Wikingi by zginęły zapewne. To one tak. Zanim się podniosą, to trochę trwa. Tu mamy dropa też Lucifrona. Tak. Szybko straszliwy. Warto wspomnieć dla słabszych graczy, że jeżeli dostajecie dropa, to jeżeli wiecie, że dostaniecie duże straty na SCV-kach, to właśnie tak jak tutaj można je wykorzystać do ataku również, nie? SCV-ki. Tak, chociaż ja polecam bardziej wycofywać SCV. Szybko łapać wszystkie i po prostu tak. Na przykład na drugą bazę wysyłać. Tak, przenosić je tutaj. No, trzeba mieć jakby trochę wyczucia, no. To tak, bo w tym momencie właśnie fajnie to zrobił, że zaatakował tymi SCV-kami. Mi się no, wydaje, dobrze no, to było. Tak, ale no mogłoby być też tak, że straciłby wszystkie. A mogłoby być, ale w dobrym momencie wracał też tutaj niektórymi jednostkami z powrotem. Viking tam leciał i zabił tego Medivaca, tak? Tak. No tu też widzimy, że Torzeń ma 2 SCV w gazie. To jest duży, duży błąd, dość nie chcę go krytykować, bo jest lepszym graczem niż ja, ale no, grając mecha jednak dbajmy o to, żeby było po 3 SCV w każdym gazie, bo to... Fajnie widzimy, dwa armory stoją, póki co no, chillują się, nie robią nic. Dopiero teraz upgrade'y za chwilę tutaj wskoczyły. Ale generalnie upgrade'y są bardzo, bardzo ważne. Upgrade'y. Tak, no szczególnie grając bio na mecha, to jest strasznie istotne. Mhm. Jeśli gramy mecha, no to mniej, ale też. No. Ale jeżeli gra się mecha i się gra jeszcze upy, to już w ogóle to jest taka siła. Tak. No, mając przewagę bazy, grając mecha, no to jest sporo. Ogromna różnica. Zresztą będzie widać. Widzimy jak... Heliony tu jeszcze sobie też hasają z boczku. Dalej harasują. No, strasznie dużo ma fragów na tych Helionach, mi się wydaje. No, świetnie gra Torzeń ogólnie. Bardzo... Cały strat elegancko właśnie, sukces. Ale całą grę dosłownie gra świetnie, bo... Tak. Nadal zabija. Może już jest taka faza gry, że teoretycznie ta presja nie powinna nic zrobić. Mhm. No ale tu widzimy, no generalnie taka już końcowa wymiana. Widzimy też jak no, przewaga łupów i Blue Flame strasznie te Mariny giną. To po prostu był zniszczone jednym, dwoma strzałami. Osobiście nie wiem, czy Helion na ile strzałów ma takiego Marina z Blue Flame'em? Na 2? Na 3. Na 3, no ale jeżeli na przykład załóżmy, że Marin użyje Steama, no to myślę, że 2 takie strzały z upem powinny wystarczyć. Sprawdzimy. Versus Light 21 z upem, a Marin ma 55 życia, czyli no i tak 3 No prawie, no ale jeżeli... No pamiętajmy o tym, że jednak jest Splash i Mariny się grupują, jak to wszystkie jednostki w SC2 niestety. No i no, najczęściej jeden strzał Heliona rani więcej niż jednego Marina. Dokładnie. Zdecydowanie, także... Zdecydowanie jest destroy totalny. Ale ja bym osobiście pochwalił Lucifrona, bo mimo, że dostaje takie baty niesamowite, ponieważ każdy jakby ruch Torzeina, no generalnie
uszczupla jednostki Lucyfrona, dostaje po dupie po Harasie, dostaje tam po mincach i tak dalej, ale Lucyfron dalej się trzyma, nie ma jakiejś różnicy wielkiej w fudzie. Powiedzmy 20 fuda, no gdzieś koło 30 na moim ekranie jest teraz. Tak, no dużo, dużo jednak. No jeśli gramy na mecha, no to jednak gracz, który gra bio, powinien mieć więcej fuda, więc... Tak, No, ale to w jest poprzedniej jednak grze duża widzieliśmy, różnica. że po takiej wymianie jednej drugiej, no różnica fuda była chyba większa. Tak, no próbuję Lucifron, ale no świetnie zagrał w tej grze Torzeń, no Tak, to ma jest taką taki ilość... wzór. Tak, dokładnie. Taki wzór, no. Bo warto czasami z takich turniejów sobie kopiować te straty od tych prosów, Tak, no lepszych Proxy graczy. Marauder świetnie też trenuje mikro. Ja wspominałem o tym, żeby nie trenować mikro jakby samo w sobie. Możemy po prostu grać ten build i no, automatycznie trenujemy mikro. Widzimy czołgi na high groundzie. No nie, no Torzeń ma tyle tych czołgów, że... Osobiście nie wiem, czy można by to jeszcze skontrować w tej chwili. Chyba już trudno będzie. No świetnie zagrał Torzeń. Niestety nie była to jedna z tych gier, gdzie jest 200-200, jest takie wow, po prostu jakiś niesamowity engage i jedna ze stron wygrywa jakimś, nie wiem, gdzieś tam jakimś nukiem gdzieś czy coś. No nie. Niestety, Może ale... źle wybrałem grę, bo jednak za dużą przewagę zdobył sobie Torzeń. Tak, jest to jedna z takich typowych gier, gdzie po prostu małymi kroczkami pomalutku sobie budujemy przewagę nad przeciwnikiem i po prostu w pewnym momencie go niszczymy, ścieramy. Tak, ale chciałem pokazać też tego Proxy Marauder'a właśnie, jak to bronić i... Okej. Okay. Czyli generalnie Proxy Marauder'a bronimy SCV-kami, budową tak, bunkra na low ground. Bierzemy od razu ze 4 czy 5 SCV i Marina i od razu ruszamy do ataku. I więc... Kiedy te SCV-ki i Marin walczą, no to staramy się postawić bunkier na low groundzie. No i jak jest bunkier gotowy, to wskakujemy Marinem i wycofujemy SCV-y. Okej. Okay. Także no, lepiej wziąć za dużo SCV-ów niż za mało, powiem tak. To jest podobnie jak zresztą broniąc Zergiem proxy bunkier 11-11. No ale to już odbiegając od tematu. Dobra. No to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć.